Kończy się czwarty etap budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego Wicherek przy szkole podstawowej nr 11 na osiedlu Wichrowe Wzgórze. Jedną z najważniejszych prac jest budowa nowego placu zabaw, a także montaż oświetlenia i monitoringu. Obiekt jest w zasadzie gotowy, zapewnia dyrektor placówki Marek Kmieciak. Pogoda właściwie jest taka, że można by było już tego obiektu w całości korzystać, ale tak praktyczne odebranie będzie za kilka dni. Najpóźniej w najbliższy poniedziałek. Rzeczywiście prace są już w fazie absolutnie końcowej. Mamy założone maszty, na których jest zainstalowane oświetlenie oraz tak zwana telewizja przemysłowa, popularnie zwana monitoringiem. Za moimi plecami plac zabaw zupełnie nowy. No i przede wszystkim, co jest ważne, a może nie rzucające się na pierwszy rzut oka tak bardzo, to całkowicie wykonaną z kostki pozbrukowej drogę przeciwpożarową i tą komunikacyjną wokół szkoły, która zastąpiła starą, już nieładną, zniszczoną asfaltówkę. Wszystkie prace przebiegają właściwie zgodnie z planem. Nie ma tutaj żadnego poślizgu. Oczywiście pewne uzgodnienia jeszcze się będą pojawiały. No, można by było sobie powiedzieć humorystycznie, że już na ferie zimowe dzieci mogą z tego korzystać, ale oczywiście to nie ta pora i nie to miejsce. Ale jeżeli pogoda dopisze, to dlaczegożby nie? Na plac zabaw będzie można dzieci już wpuścić, że o innych sprawach nie wspomnę. Co mamy jeszcze do wykonania w tym tygodniu? Małe trybuny naprzeciwko dużego boiska, brama wjazdowa oraz konfiguracja właśnie telewizji przemysłowej, czyli właśnie tego monitoringu. Oświetlenie zostało sprawdzone, działa. Również mogę powiedzieć, że na prośbę, i to fajnie chyba świadczy o współpracy z Radą Osiedla tutaj Wichrowego Wzgórza, został włożony do tego projektu pomysł oświetlenia takiego bardzo zacienionego miejsca, takiej uliczki, którymi poruszają się mieszkańcy od strony zachodniej osiedla. Tam są skierowane dwie lampy. Sam to testowałem w godzinach późnowieczornych. Jest to dobrze doświetlone. Myślę, że każdy będzie miał większy komfort i bezpieczeństwo. Wicherek to praca wielu osób i instytucji, mówią osoby zaangażowane w budowę obiektu. Ten obiekt to nie tylko praca rąk wykonawców, tych pracowników, którzy tutaj to robią, ale przede wszystkim owoc pewnej współpracy. Ten wspaniały obiekt sportowo-rekreacyjny, zabawowy Wicherek na osiedlu Wichrowe Wzgórze to jest przykład wspaniałej współpracy osób, instytucji, którym dobro mieszkańców, dobro dzieci, młodzieży leży na sercu. Powiem tak, Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pan dyrektor szkoły 11 podstawowej, no samorząd, jednostka pomocnicza miasta Poznania, Nowe Winogrady Północ, no i Rada Osiedla. Te cztery instytucje wspaniale od kilku lat tutaj działają na rzecz tego Wicherka. Wspólna praca przyniosła wspaniałe efekty, jak Państwo widzicie. Muszę powiedzieć i należy mi powiedzieć i gratulować pomysłodawcy nazwy. A wiecie Państwo, pomysłodawcą tej nazwy Wicherek był pan Marcin Zaręba. Wspaniała nazwa, Wichrowe. No, Wichrowe w tym roku rzeczywiście powiało dobrym, na Wichrowym powiał dobry wiatr. Oddaliśmy dwa piękne place zabaw, oddaliśmy bardzo wspaniały obiekt modernizowany, boisko TPS. Także pogratulować tylko należy wszystkim tym, którzy działają na rzecz, prawda, mieszkańców, na rzecz poprawy, aby osiedle było przyjazne i komfort życia mieszkańców się poprawił. To nie jest wasze ostatnie słowo? Oj nie, na pewno nie. Cieszę się bardzo, że właśnie te inwestycje kończymy, a rozpoczynamy jako samorządowcy 20 rok działalności jednostki pomocniczej miasta Poznania. Konkretnie powstało 19 lat temu w listopadzie, wkroczyliśmy 20 rok działalności, także sądzę, że no, odrobinę sukcesów jeszcze, wydaje mnie się, będzie na tym osiedlu. Tak jak obiecywaliśmy, Rada Osiedla Nowe Winogrady Północ, a w szczególności zarząd, czuwał nad inwestycjami. Zrównoważony budżet to jest to, na czym staraliśmy się, aby właśnie osiedle Zwycięstwa i Wichrowe Wzgórze było w sposób odpowiedni, modernizowane pod względem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 4 lata wniosków grantowych tutaj na Wichrowym Wzgórzu i należy tu podkreślić, że co roku opracowywane były przez przewodniczącego Rady pana Marcina Zarębę i tu należy podkreślić duży wkład też PSM Winogrady pana Jana Marciniaka, który pomagał przy opracowywaniu tych wniosków. Bardzo dobra współpraca ze szkołą tutaj podstawową nr 11 i dzięki temu
temu te 4 lata wpłynęły na to, że tak przepiękny obiekt, szczególnie dla najmłodszych dzieci, powstał właśnie na tym osiedlu. W ramach czwartego etapu już widać, że wyłonił się nowy, duży plac zabaw z podziałem na dzieci młodsze i starsze, bo przypomnijmy, że tutaj przecież działa szkoła podstawowa. Nowoczesny plac zabaw, na którym pojawiły się najnowszej generacji urządzenia zabawowe, dodatkowo kolorowe, z bezpieczną, miękką nawierzchnią elastyczną. Ponadto niebawem zostaną zamontowane jeszcze trybuny sportowe przy boisku. Trwają jeszcze drobne prace związane z infrastrukturą, jeśli chodzi o zagospodarowanie całego terenu, czyli mowa tutaj jest o chodnikach, koszach na śmieci i ławkach. A to, co też bardzo ważne, jeśli chodzi o ten obiekt, się pojawiło, to maszty na oświetlenie i monitoring, bo przypomnijmy, że cały ten obiekt będzie oświetlony i w pełni monitorowany, a co za tym idzie, po pierwsze bezpieczny i po drugie będzie można z niego dłużej korzystać w okresie właśnie takim jesienno-zimowym, kiedy robi się po prostu szybciej ciemno. Przypomnijmy, że koszt tej inwestycji opiewa na ponad 665 tysięcy złotych, przy wkładzie własnym Rady Osiedla 110 tysięcy złotych, 500 tysięcy złotych to wygrana po raz czwarty z rzędu w konkursie grantowym, a ponad 50 tysięcy to dofinansowanie z podmiotów zewnętrznych i tu między innymi przede wszystkim bardzo duże dofinansowanie od Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady w Poznaniu, które przełożyło się również na dodatkowe punkty w konkursie. Cała inwestycja, jak już ją w tym roku skończymy, zamknie się w kwocie ponad 2 milionów złotych. No i powstanie tutaj nowoczesnej klasy obiekt sportowy, z którego z jednej strony będą mogły korzystać dzieci uczęszczające do szkoły, a z drugiej strony przypomnijmy, że będzie on ogólnodostępny, otwarty i będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, z czego już wiemy, że niektórzy korzystają i są bardzo zadowoleni, bo tu naprawdę było duże zapotrzebowanie. Boisko było w fatalnym stanie technicznym, dlatego na wniosek przede wszystkim mieszkańców przystąpiliśmy do realizacji. Odbiór techniczny Wicherka prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Do tematu zatem wrócimy.